Wam dzisiaj filmik totalnie niezwiązany z makijażem, tylko po prostu taki życiowy, w każdym razie związany z moim życiem, na pewno, na 100%. Lubię oglądać, czytać różne książki, kanały, które są poświęcone psychologii z nastawieniem na narcyzm. I to powiem Wam tak, warto jest to znać z tego względu, że jak to psychologowie mówią, dzisiejszy świat jest coraz bardziej opanowany przez narcyzów i przez osoby, które są w spektrum narcyzmu, czyli nie są narcyzami, ale mają niektóre zachowania takie typowo narcystyczne. Ja jestem zainteresowana tym tematem, nie tylko tym ogólnie psychologią, ale z nastawieniem właśnie na narcyzm, z tego względu, że w moim otoczeniu no jest trochę narcyzów. I nie mogę od tych narcyzów totalnie się odizolować. Nie jestem w stanie. Aha, nadmienię, to nie chodzi o mojego męża Radka, nie, absolutnie, ani o córcie. W każdym razie są narcyzi i muszę jakoś funkcjonować, kontaktując się z nimi. Nie mogę zminimalizować tak aż drastycznie. A jest to ciężkie, ponieważ jestem osobą wysoko wrażliwą, czyli taką, którą bardzo często narcyzi lubią, jakby to powiedzieć, wysysać z energii. To tak najłatwiej można by było powiedzieć. Mieszać w głowie, wysysać z energii, żeby ta osoba wysoko wrażliwa stała się dla narcyza takim paliwkiem. To jest temat rzeka. Jeżeli będziecie mieli ochotę posłuchać na przykład na ten temat, jak ja to rozumiem, gdzie ja nie mam żadnego wykształcenia psychologicznego, żebyście od razu mieli świadomość, to ja mogę Wam powiedzieć na chłopski rozum, jak to rozumiem. Co prawda będzie pewnie chaotycznie, ale spróbuję, jeżeli będziecie mieli ochotę. Ale co, żebym ja doszła w końcu do sedna, o co chodzi. Na jednym z takich kanałów parę dni temu, może trochę dłużej, ale nieistotne. W każdym razie tam pani opowiadała na ten temat, co robić na przykład, kiedy już się jest po zerwaniu z narcyzem, albo totalnie się zminimalizowało z nim kontakt i narcyz wtedy zostawia w tej swojej ofierze dawnej, którą dalej uważa za ofiarę. To jest dziwne. I nawet może nie mieć świadomości, że jest narcyzem. Także wiecie, to jest naprawdę temat rzeka. Tak jak już chyba wcześniej wspomniałam, bo już powiem Wam, że zaczynam ten filmik 6., 7. raz, ale za bardzo się zacinam czy coś takiego, ale tym razem spróbuję od początku do końca, o co mi chodzi powiedzieć. W każdym razie ta pani właśnie mówiła o tym, że zostaje w głowie straszna kołomyja i to jest prawda, akurat ja to wiem ze swojej własnej autopsji. Narcyz tak miesza w głowie, że i niszczy poczucie wartości człowieka, że ta osoba, która odchodzi od narcyza, niezależnie jakie to są relacje, czy to są romantyczne, czy to są rodzicielskie, czy nawet współpracownicy i tak dalej, różne to bywają, ale jeżeli stanie się ofiarą takiego narcyza, gdzie on taką negatywną energię chce z Was ciągnąć, czyli taką destrukcyjną, no to jest... Ciężko jest się z tego podnieść i człowiek ma takie wątpliwości, czy to na przykład naprawdę to jest wina narcyza, czy to może naprawdę ja jestem tą złą, bo narcyz taką narrację prowadzi i taką otoczkę robi, taką nawet wśród ludzi obok, że osoba, która jest ofiarą, czuje się nieważna, zła, niedoskonała, pełna wad, bo narcyz mawia wady i tak dalej. Ale to jest akurat temat rzeka, znowu powiem. Ale chodzi o to, że właśnie ta pani powiedziała, że wtedy, kiedy jesteśmy w takim stadium, że chcemy
zerwać te kontakty, uleczyć się z tego. Jest dużo sposobów, ale jednym z nich jest przede wszystkim, należy przestać tak bardzo mocno analizować, żeby ten chomik na kołowrotku, którego ma się w głowie, przestał cały czas myśleć o tym narcyzie. Że wtedy należy czymś się zająć. Ale to nie chodzi o to na przykład, ojejku, powiedzmy, umiecie robić na szydełku. I tu nie chodzi o to, żebyście zrobili ten 10, 15 czy 25 sweterek, ponieważ wy, jeżeli umiecie robić na przykład na tych drutach, to robicie to już właściwie machinalnie. No dobra, tam policzy się jakiś oczkak czy jakieś rzędy, ale ogólnie głowa i tak ma czas na to, żeby dalej myśleć, żeby dalej skupiać się na tym, co było, dlaczego tak było, co będzie. Analizowanie tego wszystkiego, co no głowa puchnie, dosłownie puchnie i człowiek jest psychicznie wykończony, wyczerpany. I żeby od tego odsapnąć, trzeba się zająć, ale trzeba zająć się czymś nowym. Wyjść z takiej swojej strefy komfortu i to właściwie, ja to powiedziałam w kontekście narcyzów, ale to właściwie dotyczy wszelkich, jeżeli macie jakieś inne zmartwienia i musicie oczyścić głowę od tego, odpocząć, nie myśleć chociaż przez trochę, to jest też dobry sposób właśnie zająć się czymś, czym wcześniej się nie zajmowaliście, gdzie, no, powiedzmy, musicie się zaangażować całym sobą w tą kwestię. Powiedzmy, no nie wiem, nie umiecie gotować, zacznijcie gotować. Nie umiecie, nie wiem, jeździć na rowerze. Nauczcie się jeździć na rowerze. Nigdy nie malowaliście. Zacznijcie malować. Rysować. Nie wiem, wyklejać. Budować karmiki. Chodzi o to, nie wiem, coś takiego, gdzie nigdy w życiu albo naprawdę niewiele totalnie umiecie z tej dziedziny, wtedy wasza głowa zajmuje się tym czymś nowym, nie dość, że dowartościowujecie się w ten sposób, bo jest nowa umiejętność. To w międzyczasie głowa jest na tyle zajęta, zmęczycie się tym, bo wiadomo, uczenie się nowych rzeczy bardzo męczy. Ale z drugiej strony odpoczniecie psychicznie od, tak jak w moim przypadku, od tych problemów związanych na przykład z narcyzami, chociaż nie tylko to dotyczy, ale ogólnie, no, w takim kontekście to mówię u siebie. Odpocznie wam głowa od tych problemów, które macie akurat w danym momencie. I być może przez to, że odpoczniecie, nauczycie się czegoś innego, wasza wartość, tak jak mówiłam, wzrasta, to oprócz tego może nabierzecie dystansu do tego, co jest dla was tym właśnie problemem, tym kłopotem, tą bolączką, tym czymś, nad czym tak bardzo skupiała się głowa. Może spojrzycie na to świeżym okiem. Jest tak zwane wash and go, jak to mówią, nie? Czyli nowa umiejętność, a jednocześnie odpoczynek od tych problemów. Niech to nawet będzie, nie wiem, pół godziny, co jakiś czas, chociaż lepiej by było, żeby to było dłużej, ale fajnie by było, żebyście coś takiego zrobili. Powiem tak po sobie, ja to usłyszałam dopiero niedawno, tą radę, ale nieświadomie ja praktycznie całe życie takie coś robię. I dzięki temu, ja myślałam o sobie właściwie, że ja jestem taka, że lubię łykać nowe rzeczy, tak po łebkach i tak dalej. Ale wychodzi na to, że oprócz tego, że rzeczywiście tak lubię, to było taka moja samoobrona, żeby ta moja wysokowrażliwość mi tak nie dopiekła tym, żeby ten mój chomik chociaż raz na jakiś czas przystopował. I powiem wam, że ja będąc nastolatką, czytałam bardzo poważne książki, chodziłam trochę coś tam związane z kolarstwem, coś z łyżwiarstwem szybkim, zumby,
szyłam, wyszywałam, uczyłam się z dziadkiem na przykład ule, bo miał pasiekę, ule robiłam. Bardzo dużo rzeczy. O, a już jako osoba dorosła na przykład też szycie, wyszywanie, ale takie bardziej zaawansowane. Znaczy, szyć to ja umiem ze szkoły. Ale na przykład te wyklejanie takie koralikami, rysowanie tak kredkami, to było te kolorowanki antystresowe. Później malowanie farbkami też po numerach. Zajmowałam głowę wieloma, ale to wieloma rzeczami, które były dla mnie nowością. Nawet ten kanał, to też była dla mnie odskocznia, ponieważ bardzo, ale to bardzo dużo czasu zajęło mi na przykład opanowanie programu, żebym mogła Wam montować filmy. Dużo czasu zajmuje mi na przykład, bo dla mnie każdy filmik, znaczy nie, może nie każdy, ale wiele filmików, gdzie robię coś innego niż wcześniej robiłam, jest znowu czymś, co zajmuje mi głowę. Jak na przykład testuję palety, owszem, też zajmuje mi to głowę, bo to jest nowa paleta, ale już nie tak intensywnie, jak na przykład, o, ten filmik teraz. Ja nad tym filmikiem, żeby siąść i gadać, no to powiem Wam, ostro się zastanawiałam przez ze 2 tygodnie, 3 tygodnie, jak to zrobić i tak dalej. Teraz też próby do tego filmiku miałam, no będzie po 12, nie, no może nie, ale sporo tych prób miałam, żeby zacząć, bo najgorzej jest zacząć. I z tej strony, i z tej strony, i z tamtej strony. W każdym razie ja tą radę usłyszałam, ja tą radę nieświadomie przez większość życia stosowałam i jak sobie tak o niej pomyślałam, to ona rzeczywiście naprawdę jest bardzo dobra. I spróbujcie, jeżeli macie na przykład jakieś naprawdę problemy, które zaprzątają Wam głowę tak, że już Wam głowa puchnie, już przeanalizowaliście ten problem w ten sposób, w ten sposób, w tamten sposób i jeszcze w jakimś inny sposób, a i tak nie doszliście do tego, co, jak to rozwiązać, nie ma sensu nad tym w tym momencie myśleć. Nic nowego nie wymyślicie, a głowa będzie Was męczyć, myśli będą Wam się wiercić. Trzeba poczekać. Trzeba poczekać, troszeczkę odpocząć i potem ze świeżą energią znowu ewentualnie pomyśleć lub poczekać, bo bywają takie sytuacje, gdzie my myślimy nad tym, a właściwie i tak nie mamy na to wpływu, jak to będzie. Więc po co? Po cholerę na przykład męczyć głowę, czy o, tak teraz mi przyszło. Pracujecie, wiecie, że niedługo będą jakieś awanse lub jakieś podwyżki i głowa Wam cały czas na ten temat pracuje. Macie na to wpływ? Kto dostanie podwyżkę? Kto dostanie awans? Nie. To już na to ewentualnie pracowaliście wcześniej. Czy pracodawca Was doceni, czy nie? Nie ma już teraz znaczenia. Nie. To już Wy już zrobiliście swoją pracę. Teraz to zależy od pracodawcy. Więc po co męczyć głowę tym, czy dostaniecie, czy nie dostaniecie, a może dostaniecie, a może warto było na przykład miesiąc temu zrobić ten projekt, a może pół roku temu nie powinnam pójść na przykład na zwolnienie 2 dni i tak dalej, bo może przez to nie dostanę. To już teraz nie ma znaczenia. W tym momencie na to nie macie wpływu, więc po co? Więc zajmijcie się w tym momencie czymś innym, zróbcie sobie taki detoks od tych myśli, dosłownie detoks, chociaż na trochę. I teraz ja Wam powiem, ja się teraz już nie będzie o psychologii, teraz już takie moje, bo powiem Wam tak, mówiłam, wymieniałam Wam, co robię, ale zaczęłam robić coś nowego. Ale wiecie co? Moja nerka się odzywa. Muszę. I wrócę. No, co zrobisz? Uf, jaka ulga. Teraz już będzie... Nie będzie poważnie. Już teraz nie. Już... tak.
mówiłam Wam, że na przykład maluję po numerach. I przez te malowanie po numerach zostało mi pełno takich malutkich słoiczków. Może nagram Wam i tutaj pokażę, zobaczę. Takich małych słoiczków z farbkami. I teraz zastanawiam się, co z nimi zrobić, wywalić, nie wywalić, ale kiedyś kupiłam sobie, żeby właśnie też zacząć coś nowego, ale do tego dojrzewam, kupiłam sobie takie podkłady, takie tam, pokażę z drugiej strony, to jest lewa strona, później Wam pokażę, o co mi chodzi. Takie podkłady, trzy zestawię w akrzynie i do tego kupiłam sobie farby olejne. Dojrzewam cały czas, żeby to spróbować. No nie mogę, ale dojrzeję, prędzej czy później dojrzeję, ale tak sobie pomyślałam, a te odkłady to są za grosze, a może sobie tak pomaziam po prostu, wykorzystam i zacznę sobie tak maziać. No i wyciągnęłam sobie te farbki, wodę, przygotowałam i chciałam maziać. Po prostu maziać jakieś plamki, jakieś wzorki geometryczne. No nie, wyszło mi co innego. Nie wyszło pięknie, ładnie, ale wyszło mi lepiej. Muszę po Wam powiedzieć, że tak, poza tym, najpierw znowu dygresja do dygresji, nie? Ostatni raz tak, żeby z wyobraźni malować, to malowałam ze 3 lata temu olejnymi farbami, ale właściwie to nie było tak w 100% wyobraźni, przekalkowane z internetu, położona kartka pod spód na to szkło i wtedy się malowało olejnymi. Czyli to taka nie w 100% z wyobraźni. A jeszcze wcześniej, ze 30 lat temu, jakimiś farbkami, chyba coś dla mojego brata do szkoły. Tak, jakimiś farbkami plakatowymi czy akwarelami szkolnymi, coś takiego. A potem już kompletnie nic, no tylko te kolorowanie, bo to kolorowanka taka malarska, powiedzmy. I potem nic. Ale mówię, dobra, spróbuję. Ale zanim jeszcze Wam pokażę. No bo pochwalę się, mimo tego, że no nie wyszło jakoś pięknie, cudownie. Oglądam Darię, naszą Darię, która ma kanał W Cieniu Sztuki. Kupę czasu oglądam. Każdy filmik oglądam. I ona czasami po prostu maluje. A czasami też są jakieś filmiki, które są związane z tym, że mówi, opowiada, jak coś robić, o, testuje farbki jakieś, ale bardziej jest takie związane z... Nie znam się na tym, po prostu się nie znam, no tylko tyle, co łyknęłam po prostu udali oglądając. Ale mówi o jakiejś, o perspektywie, kiedyś był filmik, o mieszaniu farbek, o kolorach, mieszaniu kolorów. Na przykład kiedyś wspomniała, bo ja miałam zawsze z tym problem, że ja zbyt precyzyjnie tutaj musiało być, tutaj dokładnie pipi. Nie dało rady, żebym na przykład drzewko zrobiła kilkoma plamami, tylko każdy listeczek, także jak zdjęcie, wiecie, próbowałam to robić. Gdzie na przykład Daria wytłumaczyła, że po co i tak dalej. Całą rozmowę miałyśmy na ten temat. I przez tą rozmowę, myślę, że dlatego, że, znaczy i przez te rozmowy, i przez jej filmiki, takie jej nauki, co mi zostało w głowie, nie wyszło to totalnym bohomazem. Dół mi się nie podoba, od razu mówię. I teraz, bądźcie dla mnie łaskawi, bardzo Was proszę. Albo właściwie nie, nie bądźcie łaskawi. Skrytykujcie, co Wam się nie podoba, ja też Wam powiem, co mi się nie podoba. Zrobiłam takie coś. Nie uczyłam, znaczy ja nie znam żadnych technik. Odwzięłam kilka pędzelków, wzięłam wodę, otworzyłam sobie te farbki i znaczy to totalnie mi się nie podoba. No, a już to jest tragedia. Ja to może za jakiś czas pomyślę, jak to zrobić, przerobić. To tak średnio, no powiem tak, nie umiem za bardzo mieszać kolorów. Więc wykorzystywałam te kolory, które akurat miałam. Otwierałam i używałam. Otwierałam, używałam. Tak po prostu. Może dojdę do etapu, że będę chciała coś tam próbować, bo już mam w głowie coś, co bym chciała też takiej wielkości, bo jeszcze przecież mam dwa takie, ale kupić sobie za akrzynię to nie jest problem. W każdym razie mam ochotę tymi farbkami, które mam, jakoś tam pomaziać, pobawić się,
No i powiem Wam, jestem zadowolona z tej góry, z tych kwiatków. Radek się zapytał, czy to jest też malowane po numerach. To już był dla mnie komplement taki wow, 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 że mi się udało. W każdym razie, dzięki naukom Darii, te moje kwiatki są po prostu takimi momentami, zieleń to jest taka paciaja. Tutaj też listki nie są jakieś takie dokładne. Po prostu zdałam się na taki swój, powiedzmy, instynkt i sobie maziałam. No, w każdym razie powiem Wam tak, jestem z tego zadowolona, jak na osobę, która w zasadzie pierwszy raz takimi farbkami malowała z wyobraźni. I pierwszy raz nie zrobiła tego tak precyzyjnie i tak dalej. Dlatego między innymi ja właśnie lubię takie kolorowanki, bo tam są, znaczy lubię. Będę się starała z tego wyrwać, ale tam jest na przykład, jak jest kształt jakiegoś listka, no to jest precyzyjnie listek. Jak jest kształt czegoś innego, to też jest w ramach, tam czarna obwódka. I dla mnie to było takie bezpieczne malowanie. O tak, że na pewno to wyjdzie. Że nie będę musiała się martwić, że coś tam jest nie tak. A tutaj to malowanie, to właśnie było moje wyjście z mojej strefy komfortu, te zajęcie sobie głowy czymś innym, co nigdy wcześniej nie robiłam, bo nigdy wcześniej nie używałam takich farbek do takiego malowania. Takiego po prostu malowania, bo malowania. Jeszcze mam te dwa podkłady, myślę, że sobie jeszcze nakupuję. To nie będą jakieś tam, żeby gdzieś tam powiesić, no bo no raczej czegoś takiego to ja nigdzie nie powieszę, no nie wiem. Ale może sobie gdzieś tam w szafie zostawię jako taką pamiątkę, że to pierwszy raz było robione. Zastanowię się jeszcze. Zobaczymy. W każdym razie to była ta moja odskocznia, żeby tego mojego chomika zastopować. I myślę, że na pewien czas właśnie w ten sposób będę blokować swojego chomiczka, żeby jednocześnie nauczyć się czegoś nowego, kreatywnego, a ja lubię takie rzeczy, takie manualne, kreatywne, DIY-e, tak i tak dalej. Uwielbiam takie coś i uwielbiam uczyć się nowych takich rzeczy, więc to jest akurat takie coś pode mnie. No, jestem z siebie zadowolona. Ale wiecie co, powiem Wam szczerze, wstydziłam się trochę. Pokazać, nie pokazać, a może nie, a może tak. Radek mówi, a pokaż, przecież to ładnie wyszło Ci. Ale mój wewnętrzny krytyk, który, tak wracając do poważnych tematów, tego mojego wewnętrznego krytyka, no to narcyz taki jeden, który od dziecka mnie tłamsił, mi tak wpoił. I bardzo często jestem zbyt krytyczna względem siebie i jestem niedoceniająca swoich umiejętności. Zresztą to możecie nawet widzieć, kiedy mówię czasami coś na kanale. Jakieś takie jedno, dwa zdanka na przykład, które wiem, że to oznacza, że się nie doceniam. Ale walczę z tym. I no, idzie dobrze. A teraz tak, dobra. No tak, jak zwykle. Miało być tak, mówię, asy na 15 minut, no ale jak ja zacznę gadać, to wiecie. Chodzi mi teraz o to tak. No ten filmik nakręciłam. Jeżeli są jakieś tematy, które Was interesują, a ja będę posiadała jakąś wiedzę na ten temat, chociażby trochę, albo chcecie po prostu moje przemyślenia na dany temat usłyszeć, moją opinię, to dajcie znać. Ja z miłą chęcią takie filmiki bym kręciła z tego względu, że to też jest dla mnie wyzwanie. To jest też zajęcie głowy czymś innym. Czymś, co powoduje, że wychodzę ze swojej strefy komfortu, bo jeżeli jakiś temat mi zadacie, to nawet jeżeli mam wiedzę, muszę to przemyśleć, jak przekazać, co przekazać i tak dalej. Jeżeli tej wiedzy nie posiadam, no to muszę się zaznajomić. Ja nie mówię na temat jakichś tam, nie wiadomo jakich tam na przykład, ale różnie to bywa. No, bo na przykład mogę w ogóle na ten temat nie wiedzieć czegoś. Nie wiem, nie znać kogoś, nie znać tematu tak ogólnie. Jeżeli chodzi na przykład, jeżeli będziecie chcieli znać moją opinię, to też muszę przemyśleć,
Tak w 100%, jaką ja mam opinię. Bo mogę nawet właściwie nie mieć na ten temat opinii, bo nie zajmowało to mojej głowy. Więc to jest dobry, takie filmiki, to jest dla mnie też takie, to będzie takie, jeżeli będziecie chcieli, to będzie takie moje lekarstwo na to, żeby głowa się uspokoiła, przestała chomikować na temat, oj, chomikować na temat, tematy niepotrzebne akurat w tym momencie w mojej głowie, gdzie głowa powinna odpocząć. Dobra. O, muszę iść z piesiem. Także serdecznie Wam dziękuję za oglądanie filmiku, o ile go oglądaliście do końca i bardzo proszę, dajcie subka, dajcie komentarz. No i wypowiedzcie się, czy macie ochotę, żebym na przykład takie poważniejsze filmiki dawała, czy na przykład nie, może nie całe filmiki, tylko na przykład doklejała do czegoś i na temat czego byście chcieli. Nie ukrywam, to bardzo by mi ułatwiło z jednej strony, chociaż nie powiem, jeszcze mam w głowie full, naprawdę full tematów, które bym chciała poruszyć, ale kwestia tego, czy po prostu macie na to ochotę. Dobra, naprawdę już teraz.